Podopieczne Adriana Struzika potwierdziły, że ich wysokie miejsce w tabeli nie jest dziełem przypadku. Spotkanie od początku toczone było bramka za bramkę. W 51 minucie tablica wyników pokazywała rezultat remisowy po 21. Decydujące słowo należało jednak do Miedziowych, które przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając 26-23. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Szczecin przed sezonem zgłaszał aspiracje na to, że chce wejść przed playoffem do czwórki, a w związku z tym i powalczyć o medale, i myślę, że potwierdza to swoją grą w całym sezonie i miejscem w tabeli. Dlatego od początku wiedzieliśmy, że ten mecz będzie trudny dla nas. Mamy troszeczkę problemy zdrowotne w drużynie i no, trochę ograniczonym składem gramy, ale to był bardzo dobry mecz mojego zespołu w obronie, niemniej jednak wiele zastrzeżeń miałam do wykończenia gry w ataku, szczególnie w pierwszej połowie. Rozegraliśmy ciekawy mecz, ciekawe widowisko, była dramaturgia. Nasze mecze tak właśnie wyglądają, ja z tego powodu się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że doczekam tej chwili, że uda mi się wygrać z Zagłębiem Lubin. W środę w 20. kolejce PGNiG Superligi KGHM Metrako Zagłębie Lubin zagra derbowe spotkanie w Jeleniej Górze z KPR-em.